dziękujemy Panu Bogu za dzisiejszą ofiarę przy świętym. W intencji wszystkich pszczelarzy, leśników i wszystkich tu obecnych, słowami naszego pięknego hymnu. Te Deum laudamus. Do homilii księdza, żeby to ziarno Boże zakiełkowało w naszych sercach, bo w czynach już zakiełkowało. Widzicie Państwo, jak to mamy piękny pawilon. To Duch Święty nas natknął w tamtym roku, żeby to zrobić, żeby po prostu w tej chwili wszyscy Państwo mieli się gdzie zmieścić, żebyśmy mogli tą mszę świętą odprawić w takich warunkach, jak w tej chwili to tutaj mamy. Zawdzięczamy to pracy pszczelarzy, przede wszystkim współpracy z Nadleśnictwem Katowice, z Nadleśnictwem Siewierz. I proszę Państwa, kochani pszczelarze, mam do Was taką serdeczną prośbę. Twórzmy sobie te nasze małe ojczyzny. Nie dajmy się zwariować transformacji z Unią Europejską. Nie dajmy się pozbyć naszej polskości. Twórzmy tutaj razem, wspólnie jakieś dzieło, które doprowadzi właśnie do tego, że miała się odbyć gdzie tam msza święta, bo proszę Państwa, w tej chwili, jeżeli chodzi o dziedzinę pszczelarstwa, to dyplomy będą odznaczenia, będą wręczane podziękowania za tą pracę, którą pszczelarze tutaj włożyli w ten pawilon. Później będzie śpiewał zespół Lędzinianki, który nam umilał tutaj cały czas mszę świętą. Później będzie wykład doktora Bakiera na temat miodów i w zasadzie cały czas możecie Państwo chodzić, możecie spacerować, podziwiać to, co jest zrobione do tej pory, a jeżeli będziemy dalej współpracować na takim poziomie jak do tej pory, sądzę, że stworzymy jeszcze więcej, bo tak jak mówię, w nas, pszczelarzach, jest taka tutaj siła jaka... Prosimy prezesa z Częstochowy, Kaziu, chodź, nie ukrywaj się, i prezesa z Bielska, proszę bardzo.